To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy chodź, zabaw wiele. Szybko, Tymek! Dla nas wy, biegnij, dla Gośka, was my, biegnij! Najlepsi przyjaciele. Szybko! Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! Przychodzi do nas pan Rozner. Chodźcie! Ćwiczenia na wózku. Już jest! Skończcie obiad, ja otworzę. Dobrze. Uwielbiamy, kiedy przychodzi do nas pan Rozner. Zawsze wymyśli jakąś fajną zabawę. Skończyłam! Pomogę panu, proszę. Dzień dobry! Cześć, Tosiu. Co to jest? A, to wózek inwalidzki. Dzień dobry panu. Potrzebuję go, żeby się przemieszczać. Cześć, Tymku. Bolą pana nogi? Tak, troszeczkę. Pan Rozner się przewrócił. To prawda. I trafiłem do szpitala. Ale nie martwcie się. Już niedługo będę znów normalnie chodził. Ale na wózku można robić wiele zabawnych rzeczy. Macie piłkę? O tak, przyniosę. Popchnij mnie, Tosiu. Dobrze. A tu. Ale fajnie. To tak, jakby pan jeździł na karuzeli. Świetnie. Właśnie wstawiłam wodę. Napije się pan herbatki. Dziękuję, dziękuję. Bardzo dobrze. Tymku, świetnie. Ta piłka jest idealna do moich specjalnych ćwiczeń. Specjalnych ćwiczeń? Tak, specjalnych ćwiczeń. Lekarze powiedzieli mi, że muszę ćwiczyć, żeby być silnym i znowu stanąć na nogi. Możemy teraz wrócić do salonu. Weź piłkę, Tymku. Dobrze, dobrze, w prawo, Tosiu, w prawo. A teraz przy ciebie. Trochę tu ciasno, uwaga. Dobrze. W lewo, o, idealnie. Wystarczy. Dziękuję bardzo, Tosiu. Doskonale. O. A teraz, Tymku, podaj mi piłkę. Proszę bardzo. Dziękuję. Jeśli zrobię z piłką o tak, w górę i w dół, w górę i w dół, to wzmacniają się moje ręce. Przyniosłam herbatę, postawię ją panu tutaj. Dziękuję bardzo. Proszę. Tosiu, teraz twoja kolej. Spróbuj zrobić moje specjalne ćwiczenia. Góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Moja kolejna. Teraz Tymek. Ma. Góra, dół. Góra, dół. Góra, dół. Zna pan więcej takich specjalnych ćwiczeń? A, niech pomyślę. Jest jeszcze ćwiczenie na paluszki. Ćwiczenie na paluszki? Co to tak, takiego? Tak, tak, tak. Ćwiczenie, które sprawia, że mam mocniejsze palce, żeby na przykład utrzymać kubek z herbatą. Zobaczcie. Dotykacie palcami kciuka po kolei. Jeden. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Tak. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Jeden. Dobra robota, a wy też macie silne paluszki. Jest jeszcze jedno ważne ćwiczenie. Ćwiczenie na nogi. Potrzebuję wiaderka i... O kilku klocków. Takich jak tam. Ja przyniosę klocki. A ja wiaderko. Czy jedno pudełko wystarczy? Tak, w zupełności, Tosiu, dziękuję. Proszę. O, jesteś. Brawo, Tymku. Zawiesisz mi to na stopie? Są świetnie. Dobre? Tak, te są dobre. Wrzuć teraz kilka do wiaderka, Tosiu. Ups. Tak jest. Teraz odłóż wiaderko. Świetnie, idealnie. Super. No dobrze, wystarczy. Jesteście gotowi? Tak. W górę, w dół.
górę, w dół. O, to jest dobre dla moich nóg. Dobra robota. Czy myśli pan, że Misio, Pysio i księżycowy króliczek też mogą się przejechać w wiaderku? Czemu nie? Wszyscy na pokład! Idziemy po nich! Idziemy! Przeniesiemy ich! Księżycowy króliczku, Misiu, Pysiu! Księżycowy króliczku! Nazywam się Misio, Pysio. Proszę pana, jesteśmy! Proszę pana! Zasnął! Mamusiu! O! Nie budźcie pana Roznera, kochani. Pokazywał nam swoje ćwiczenia. Wiem, ale teraz go nie budźcie. Musi być bardzo zmęczony. Jest jeszcze bardzo osłabiony. Może, jeśli chwilkę się zdrzemnie, to potem znowu się z wami pobawi. A teraz idziemy. Ale tak dobrze się bawiliśmy. Właśnie. Wiem, ale teraz pozwólcie panu odpocząć. Chcę zrobić panu Roznerowi laurkę. Nie, Tosiu, zrobimy mu specjalne wiaderko. O, dobra. Ale wiaderko? Tak, włożymy coś do środka i ozdobimy je. O, świetny pomysł, Tymek. Wezmę moje pudełko Majsterkowicza. Ozdobimy wiaderko. Już wiem! Zrobienie idealnego wiaderka dla pana Roznera zajęło nam dużo czasu. Narysowaliśmy pana Roznera i przykleiliśmy rysunek do wiaderka. Jak Rozner! Spójrz, mamo! Przyklejam na randce motylka. I piórka. Już. Świetnie, wygląda super. Tak. O, mogę zobaczyć? O, cudowne, kochani. Halo, halo. Dzień dobry panu. O, przepraszam, chyba przysnąłem. Nic nie szkodzi. Co wy tam macie? Zobaczy pan. O, co to takiego? To jest wiaderko do ćwiczeń. Takie specjalne, bo je ozdobiliśmy. To dla pana, żeby pan wyzdrowiał. O, dziękuję. Jest piękne i pożyteczne. Będę je codziennie używał do moich ćwiczeń. I dzięki temu będę o was zawsze myślał. Mam nadzieję, że szybko pan stanie na nogi. Ach, wiesz, Tymku, teraz powrót do zdrowia może potrwać trochę dłużej. Teraz, jak jestem starszy... Wtedy pan Rozner powiedział... Ale chciałbym zejść z tego wózka, zanim zaczniecie chodzić do szkoły. Ale chciałbym zejść z tego wózka, zanim zaczniecie chodzić do szkoły, kochani. A wiecie dlaczego? Nie. Kiedy staję w moim oknie... To widzę, jak dzieci idą do szkoły kładką. Będę mógł wyglądać was i machać wam z mojego okna każdego dnia. Jak tylko trochę wydobrzeje. My też będziemy panu codziennie machać z kładki w drodze do szkoły. Obiecujemy! Naprawdę obiecujemy! Ja też wam to obiecuję. To będzie coś, na co z przyjemnością będę czekał. Oj! No, a teraz... Użyjmy wreszcie mojego nowego wiaderka i zacznijmy ćwiczenia! Tak! To powiedział pan Rozner, byłoby na tyle! Pomogę panu! Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka! Zagrajmy! Dzisiaj odwiedził nas na swoim wózku inwalidzkim nasz przyjaciel pan Rozner. Pamiętacie, co dla niego zrobiliśmy? Specjalne wiaderko do ćwiczeń? Czy może laurkę? Odpowiedź znajduje się za elementem układanki. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to specjalne wiaderko do ćwiczeń. Zobaczcie! Ale wiaderko? Tak, włożymy coś do środka i ozdobimy je. O, świetny pomysł, Tymek.
wezmę moje pudełko majsterkowicza. Ozdobimy wiaderko. Już wiem! Zrobienie idealnego wiaderka dla pana Roznera zajęło nam dużo czasu. Narysowaliśmy pana Roznera i przykleiliśmy rysunek do wiaderka. Jak Rozner! Spójrz, mamo! Przyklejam na rączce motylka. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.